Tekst manny na 29 listopada. Trzymajmy się niewzruszenie wyznania naszej wiary, bo wierny jest ten, który obiecał. Żydów rozdział 10 werset 23. Komentarz parauzyjny. Boska obietnica jest fundamentem, na którym zbudowane jest wszystko czego spodziewamy się w zakresie charakteru jak i przyszłej chwały. Ceńmy tę prawdę, byśmy w żadnym znaczeniu, ani stopniu się jej nie sprzeniewierzyli. Zachowujmy prawdę nie tylko w literze, ale i w duchu, z miłości do niej, ponieważ jest prawdziwa, piękna i wielka. Zawsze pamiętajmy też o ważności cierpliwej wytrwałości, byśmy mogli nie tylko rozwijać i praktykować chrześcijańskie łaski, ale z radością znosić próby Prześladowania i trudności, jakie Bóg może na nas dopuścić dla naszej próby i rozwoju charakteru, co, jak on nam wyjaśnia, ma ogromne znaczenie i bez czego nie można ani osiągnąć, ani utrzymać doskonałej miłości. Reprint numer 2790 Komentarz epifaniczny. Myśl tego tekstu byłaby jaśniejsza. Gdyby słowo przetłumaczone wyznanie zostało przetłumaczone jako wyznawanie. Słowo wiara ma tutaj znaczenie prawdy. List Judy, rozdział pierwszy, werset trzeci. Myślą apostoła wydaje się to, że powinniśmy wytrwale przedstawiać prawdę bez zrażania się, bez bojaźni i bez chwiania się, bez względu na to, jak wielkie przeszkody mogą stanąć na drodze. Jego myśl może być najlepiej zrozumiana, gdy przypomnimy sobie, że w tym rozdziale opisuje on najpierw Jezusa w świątnicy i świątnicy najświętszej, a następnie kapłanów w świątnicy. W naszym tekście apostoł podaje antytypiczne znaczenie świecznika, który jak wskazuje, przedstawia kościół w zdolności oświecania, nie tych na dziedzińcu czy w obozie lecz tylko tych w świątnicy. Patrząc w ten sposób dostrzegamy, że zadaniem kapłaństwa w ciele było wzajemne oświecanie się głębokimi prawdami. Bóg obiecuje swą łaskę tym, którzy wiernie i niezachwianie trwają w jego dobrym dziele. Z pewnością okaże się on wierny w wypełnianiu swych obietnic bez względu na okoliczności. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Żydów rozdział czwarty werset czternasty, przetoż mając najwyższego kapłana wielkiego, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się tego wyznania. Pierwszy Koryntów rozdział pierwszy wersety siedemnasty, osiemnasty. 21, 23 i od 27 do 29. Boć mnie nie posłał Chrystus chrzcić, ale Ewangelii je kazać, wszakże nie w mądrości mowy, aby nie był wyniszczony Krzyż Chrystusowy. Albowiem mowa o Krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem, ale nam, którzy bywamy zbawieni, jest mocą Bożą. Albowiem, ponieważ w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupie kazanie zbawić wierzących. Ale my każemy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszenie, a Grekom głupstwo. Ale co głupiego jest u świata tego, to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, a co mdłego u świata, wybrał Bóg. Aby zawstydził mocnych. A podłego rodu u świata i wzgardzone wybrał Bóg. Owszem te rzeczy, których nie masz, aby te, które są, zniszczył. Aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem Jego. Rozdział drugi wersety od pierwszego do ósmego, dwunasty i trzynasty. A jak dym przyszedł do was, bracia. Nie przyszedłem z wyniosłością mowy albo mądrości, opowiadając wam świadectwo Boże, albowiem nie osądziłem za rzecz potrzebną, co inżego umieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa i to onego ukrzyżowanego. I byłem ja u was w słabości i w bojaźni i w strachu wielkim, a mowa moja i kazanie moje nie było w powabnych mądrości ludzkiej słowach ale w okazaniu ducha i mocy, aby się wiara wasza nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej, a mądrość mówimy między doskonałymi, ale mądrość nie tego świata, ani książąt tego świata, którzy giną, ale mówimy mądrość Bożą w tajemnicy, która jest zakryta, którą Bóg przeznaczył przed wieki ku chwale naszej której żaden z książąt tego świata nie poznał, bo gdyby byli poznali, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali. Aleśmy my nie przyjęli ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, które rzeczy nam są od Boga darowane, o których też mówimy, nie te mi słowy, których ludzka mądrość naucza, ale których Duch Święty naucza. Do duchownych rzeczy duchowne stosując. Rozdział 14 wersety od 1 do 25. Naśladujcie miłości. Starajcie się usilnie o dary duchowne, lecz najwięcej, abyście prorokowali. Albowiem, kto mówi językiem obcym, nie ludziom mówi, ale Bogu, bo żaden nie słucha. Lecz On duchem mówi tajemnice. Ale kto prorokuje? Mówi ludziom zbudowanie i napominanie i pociechę. Kto językiem obcym mówi, samego siebie buduje, ale kto prorokuje, ten zbór buduje. A chciałbym, abyście wy wszyscy językami mówili, ale abyście raczej prorokowali, albowiem większy jest ten, co prorokuje, niż ten, co językami obcymi mówi, chyba żeby tłumaczył. Aby zbór brał zbudowanie. Teraz tedy, bracia, gdybym przyszedł do Was, językami obcymi mówiąc, cóż Wam pomogę, bym Wam nie mówił albo przez objawienie, albo przez umiejętność, albo przez proroctwo, albo przez naukę. Wszak rzeczy nieżywe, które dźwięk wydawają jako piszczałka albo cytra by różnego dźwięku nie wydawały, jakoż poznane będzie, co na piszczałce, albo co na cytrze grają. Albowiem by trąba niepewny głos dała, któż się do boju gotować będzie? Także i wy, byście językiem nie wydali mowy dobrze zrozumiałej, jakoż będzie zrozumiałe, co się mówi? Albowiem będziecie tylko na wiatr mówić. Tak wiele, jako słyszymy, jest różnych głosów na świecie, a nic nie jest bez głosu. bym tedy nie znał mocy głosu, będę temu, który mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, będzie mi także cudzoziemcem. Także i wy, ponieważ się usilnie staracie o dary duchowne, szukajcież tego, abyście obfitowali ku zbudowaniu zboru. Dlatego kto mówi obcym językiem, niech się modli, aby mógł tłumaczyć. Bo jeżeli bym się modlił obcym językiem, modlić się będzie mój duch, ale rozum mój jest bez pożytku. Cóż tedy jest, będę się modlił duchem, będę się też modlił i wyrozumieniem, będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i wyrozumieniem. Bo jeżeli byś błogosławił duchem, Jakoż ten, który jest z pocztu prostaków, na Twoje dziękowanie rzeczy Amen, ponieważ nie wie, co mówisz? Bo choć Ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale się drugi nie buduje. Dziękuję Bogu mojemu, iż więcej, niż Wy wszyscy, językami mówię. A wszakże we wolę pięć słów zrozumiale przemówić, abym i drugich nauczył. Niżeli dziesięć tysięcy słów językiem obcym. Bracia, nie bądźcie dziećmi wyrozumieniem, ale bądźcie dziećmi złością, a wyrozumieniem dorosłymi bądźcie. W zakonie napisano, iż obcymi językami i obcymi wargami mówić będę ludowi temu, a przecie mnie i tak nie usłuchają, mówi Pan. Przetoż języki są za cud, nie tym, którzy wierzą, ale niewiernym, a proroctwo nie niewiernym, ale wierzącym. Jeźliby się tedy wszystek zbór na jedno miejsce zeszedł, a wszyscy by językami obcemi mówili, a weszliby tam prostacy albo niewierni, i za nie rzeką, że szalejecie, ale by wszyscy prorokowali, a wszedłby który niewierny albo prostak, od wszystkich przekonany i od wszystkich sądzony bywa. A tak skrytości serca tego bywają objawione, a on upadłszy na oblicze, pokłoni się Bogu, wyznawając, że Bóg jest prawdziwie w Was. Drugi Koryntów rozdział drugi wersety od 14 do 16 Lecz chwała Bogu, który nam zawsze zwycięstwo daje w Chrystusie i wonność znajomości swojej objawia przez nas na każdym miejscu. Bośmy dobrą wonnością Chrystusową Bogu w tych, którzy zbawieni bywają i w tych, którzy giną, tym ci wolnością śmierci na śmierć, ale onym wonnością żywota ku żywotowi, lecz do tego, któż jest sposobny? Rozdział trzeci wersety dwunasty i trzynasty. Przetoż mając taką nadzieję, wielkiej bezpieczności w mowie używamy. A nie jesteśmy jako Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy śmiele nie patrzyli na koniec onego, co zniszczeć miało. Kolosensów rozdział pierwszy wersety od dwudziestego trzeciego do dwudziestego dziewiątego, jeśli tylko trwacie w wierze ugruntowani i utwierdzeni, a nie poruszeni od nadziei Ewangelii, którąście słyszeli. Która jest kazana wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, której ja Paweł stałem się sługą, który się teraz raduje w doległościach moich dla Was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele mojem za ciało Jego, które jest Kościół, któregom się ja stał sługą według daru Bożego, który mi jest dany dla Was, abym wypełnił Słowo Boże, to jest, Tajemnice one, która była zakryta od wieków i od rodzajów, ale teraz objawiona jest świętym Jego, którym chciał Bóg oznajmić, jakie jest bogactwo tej tajemnicy chwalebnej między poganami, która jest Chrystus między Wami, nadzieja ona chwały, którego my opowiadamy, napominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka we wszelkiej mądrości abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie, w czym też pracuje, bojując według skutecznej mocy Jego, która we mnie dzieło swoje potężnie sprawuje. Pierwszy Tesaloniczan rozdział drugi wersety od trzeciego do dwunastego, albowiem napominanie nasze nie było z oszukania ani z nieczystości, ani z zdrady, ale jako nas Bóg sobie upodobał. Żeby nam była zwierzona Ewangelia, tak mówimy, nie jako ludziom się podobając, ale Bogu, który sobie upodobywa serca nasze. Albowiem nigdyśmy nie używali mowy pochlebnej, jako wiecie, aniśmy pod zasłoną czego łakomstwu dogadzali, Bóg jest świadkiem, aniśmy szukali od ludzi chwały, ani od was, ani od innych, mogąc wam być ciężkimi. Jako apostołowie Chrystusowi, aleśmy byli skromnymi między Wami, jako gdy mamka odchowuje dziadki swoje. Tak Wam życzliwymi będąc, gotowiśmy byli użyczyć Wam nie tylko Ewangelii Bożej, ale też i dusz naszych, dlatego i żeście nam miłymi byli. Albowiem pamiętajcie, bracia, prace nasze i trudy, gdyż w nocy i we dnie robiąc, Abyśmy żadnego z Was nie obciążyli, kazaliśmy u Was Ewangelię Bożą. Wyście świadkami i Bóg, żeśmy świętobliwie i sprawiedliwie, i bez nagany żyli między Wami, którzyście uwierzyli. Jakoż wiecie, żeśmy każdego z Was, jako ojciec dziadki swoje, napominali i cieszyli, i oświadczali się, abyście chodzili godnie Bogu, który was powołał do swego królestwa i do chwały. Drugi Tymoteusza rozdział drugi werset 15. Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i któryby dobrze rozbierał słowo prawdy. Tytusa rozdział trzeci wersety 8 i 9. Wiernać to mowa, a chcę, abyś ty to twierdził, aby się starali Jakoby w dobrych uczynkach przodkowali, którzy uwierzyli Bogu. A te rzeczy są dobre i ludziom pożyteczne, a głupich gadek i wyliczania rodzajów, i sporów, i sfarów zakonnych pohamuj, albowiem są niepożyteczne i próżne. Psalm 57, werset 8. Gotowe jest serce moje, Boże! Gotowe jest serce moje. Śpiewać i wychwalać cię będę. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 22. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawion. 1 Korentów, rozdział 15, werset 58. A tak, bracia moi mili. Bądźcie mocni, nieporuszeni, obfitujący w uczynku Pańskim zawsze, Wiedząc, iż praca wasza nie jest nadaremna w Panu. Żydów rozdział trzynasty werset dziewiąty Za naukami rozmaitemi i obcemi nie unoście się, albowiem dobra rzecz jest, aby łaską było utwierdzone serce, a nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się nimi bawili. Piąta Mojżeszowa rozdział siódmy wersety ósmy i dziewiąty ale iż was umiłował Pan i strzec chciał onej przysięgi, którą przysiągł Ojcom waszym, wywiódł Was Pan ręką możną i wykupił Was z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Pan, Bóg Twój, jest Bóg, Bóg wierny, chowający przymierze, i miłosierdzie tym, którzy go miłują i strzegą przykazań Jego. Do tysięcznego pokolenia. Jozłego rozdział 23 werset 14, A oto, ja idę dziś w drogę wszystkiej ziemi, poznajcież wtedy ze wszystkiego serca waszego, i ze wszystkiej duszy waszej, żeć nie chybiło żadne słowo ze wszystkich słów najlepszych, które mówił Pan, Bóg Wasz o Was, wszystkie się nad Wami wypełniły. A nie chybiło z nich żadne słowo. Druga Samuelowa rozdział siódmy, werset 28 Teraz tedy, panie Boże, tyś sam Bóg, a słowa twe są prawdą, i rzekłeś do sługi Twojego te dobre rzeczy. Pierwsza Królewska rozdział ósmy, wersety 23, 24 i 56 i rzekł, panie, Boże Izraelski. Nie masz tobie podobnego Boga na niebie wzgórę, ani na ziemi nisko, który chowasz umowę i miłosierdzie sługom twym, którzy chodzą przed tobą całym sercem swojem, któryś spełnił słudze twemu Dawidowi, ojcu memu, coś mu powiedział, coś mówił usty swemi, toś skutecznie wypełnił, jako się dnia tego pokazuje. Błogosławiony Pan, który dał odpocznienie ludowi swemu izraelskiemu, według wszystkiego, co powiedział, nie chybiło żadne słowo ze wszystkich słów jego dobrych, które mówił przez Mojżesza, Sługę Swego. Psalm 89 Wersety 2, 3, 6, 9, 15, 25, 29 Trzydziesty czwarty i trzydziesty piąty, o miłosierdziach Pańskich na wieki śpiewać będę, od narodu do narodu opowiadać będę usty swemi prawdę Twoje. Rzekłem bowiem, miłosierdzie na wieki budowane będzie, na niebiosach utwierdziłeś prawdę Twoje, o którejś rzekł. Przetoż, Panie, wysławiają niebiosa cud Twój, i prawdę Twoje w zgromadzeniu świętych. Panie, Boże zastępów. Któż jest jakoś Ty, Pan mocny? Bo prawda Twoja jest około Ciebie. Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Twojej, miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze Twoje. Nadto prawda moja i miłosierdzie moje z Nim będzie, a w imieniu mojem wywyższony będzie rok Jego. Na wieki Mu zachowam miłosierdzie moje. A przymierze moje stałe będzie przy nim. Ale miłosierdzia swego nie odejmę od niego, ani skłamie przeciw prawdzie mojej. Nie splugawię przymierza mego, a tego, co wyszło z ust moich, nie odmienię. Izajasza rozdział pięćdziesiąty czwarty wersety dziewiąty i dziesiąty, bo to jest u mnie, co przy potopie Noego, jaką przysiągł. Że się więcej nie będą rozlewać wody Noego po ziemi. Takem przysiągł, że się nie rozgniewam na Cię, ani cię zgromię. A choćby się i góry poruszyły, i pagórki się zachwiały, jednak miłosierdzie moje od ciebie nie odstąpi, a przymierze pokoju mego nie wzruszy się, mówi Twój miłościwy Pan. Pieśni 293, 11, 44, 70, 164, 260, 309 Wiersze Brzasku. 289. Granitowy mur. Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 5497. Pytania. Czy w tym tygodniu wytrwale przedstawiałem, przedstawiałam prawdę? Jak Bóg przez to okazał swoją wierność? co z tego wynikło. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.